Cześć moi drodzy, ja jestem Atre, witam w kolejnym odcinku z Asasyna. No i cóż, dzisiaj zajmiemy się, zajmiemy się tutaj dwoma zadaniami, mianowicie tym zadaniem tutaj, tajemnicze morderstwo ciało polityczne i skoczymy sobie tutaj, kości niezgody, kolejne, takie myślę, że w dwa się powinniśmy wyrobić. Będą dość długie. A tu nie ma przejścia, no, przepraszam. Bywają dość długie, także... Także możemy panu pomóc. Dobra. Jeżeli dzisiaj dwa zadanka, zobaczymy jak pójdzie. Jak najwięcej tych misji pobocznych zrobić. Żeby było jak najwięcej spokoju z tym. Nie mogę się ukryć. Dobra. To jest trójeczka, no to sobie nie porobię. Dobra, tak jak ktoś na pieprza chyba. Idę tędy. No i skacz, ratować ludzi. Jeszcze jedno. A to ci policjanty stoją. Teraz mi gonicie, to popierdziło was. Ratowałem człowieka. Także widzę pan, policjant na początku pilny, przynajmniej się czerwoni nie czepiają. Dzień dobry. O, proszę bardzo. To też jest chyba zadanie tutaj z DLC. Michael Hanbert, mężczyzna około 30, leżący przy stole, ślady krwi wokół ust świadczą o krwotoku wewnętrznym. Proszę bardzo. My poor dear Tien. I was afraid such a thing would happen. I feared just such an event for weeks. My husband has endured many death threats ever since his vote to spare the king. He even took the extraordinary precaution of hiring Armand to protect himself. Okay. Częściowo pełny proszek na obrzeżu to chyba skruszone szkło. Czyli wypił kieliszek ze szkłem? Jakby sposób. Citizen Hennebert was a political opponent, but he certainly had my respect, and my wife and I were delighted to accept his invitation. I understand that one of his servants has gone missing. That seems odd indeed. Co to się stało? Zerwany naszyjnik ze szklanych paciorków. Jednego chyba brakuje. Okej. Okay. Madame Gerard, my husband and I were invited to dine, and I was looking forward to a lovely evening. The Hennebert are known as a delightful couple. Okay. I hope I'm not to blame in any respect. It was I who advised Hennebert to invite the Gerard. I hoped to calm the murderous political situation. The wine was poured, and we all drank a toast to letting bygones be bygones.
Hennebert immediately fell choking to the ground. Ktoś podał wino ze szkłem. Ciekawy sposób. Siedem miejsc, naprawdę. Umiera, ja tu mam morderstwo. Ja nie mam czasu. O, dziękuję bardzo. Tu są państwo do przeszukania. Panowie też. Kartkę dla Alicji. Alicjo, powiedz Andrę, żeby zamówił u szklarza nową szybę. Biła się szyba. Zabita kulą. Ktoś strzelał. It's my job to protect Monsieur Hennebert. I search everyone who enters his house for weapons or vials of poison. I also taste his food and wine before he has any. But I failed. I tasted the wine just before it was served by André. Like an idiot, I didn't taste it directly from his glass. A guest could have slipped poison into his empty glass long before the wine was poured. Okay. André brought in the wine. Our Meyer tasted it and André poured everyone a glass. They toasted and right away, Monsieur looked all queer. Then he fell dead. I am worried about André, though. He's completely disappeared. Here, I'll give you his address. He might know something. Ja mam adres tego André. A nie mieszkałem sobie za daleko specjalnie. Dobra, mam full, 40-40. 25 tysięcy liwr, dobrze. Gdzie on mieszka, ten André? Jeszcze wyżej? Tak. Coś tu leży. André, masz pójść do szklarza przy ulicy i zamówić wymianę szyby. Dobrze. Butelka. Jest na niej niechlujny rysunek czaszki i skrzyżowanych piszczeli. No tak, trucizna, super. My son ran to the apothecary. The one near the post office. Okay. Ja mam mapę. Nie wiem, gdzie jest apteka, acz tu. Tutaj jeszcze. A tu szklarz jest, okej. Okay. Trzydzieści pięć, no świetnie.
cudowność, po prostu cudowność. Proszę pana nie targać. Dziękuję. Tak komuś przejeżdżać przez dom, nie? To jest fenomenalne. Co znajdziemy tutaj? Drzwi na dole, nie mam pojęcia jak tam wejść. Żeby nie bić. Jeden trop. What's the matter? I didn't know anything happened to Monsieur Hennebert. After I poured the wine, I stepped back to the servants' area. A messenger came to tell me that my sainted mother had taken a turn for the worse. I ran home, then rushed here to buy her some medicine. The only unusual thing about the evening was that just before the wine was served, Madame Girard's necklace broke. Monsieur Girard tried to fix it at the table. Okay. Ciekawe, pan Girard próbował naprawić naszyjnik. Nie widzę więcej lupy, niekoniecznie wiem, czy mam gdzieś jeszcze iść. Jeszcze de facto trzy miejsca mi zostały. Pan z krzyżem, chyba nie Jezus. One się napierdzielają, przepraszam. Nie bić się. Jak na razie nie mam żadnych, żadnych poszlak. Żadnych. Chyba, że to ci państwo zaproszeni na kolację. I ten pan Gerard, który chciał naprawić naszyjnik i pokruszył ten kawałek naszyjnika i wrzucił go do szklaneczki. Może tak być. Nie widzę tego, tego skrzynka. Tam gdzieś jest. Pan szklarz. Ten pocieszek miał cię łzy, bardzo wytrzymał, ale to ciekawe, że stopuje się po... Ach, to jest ta łza tego tam, jest taka łza, taki bardzo wytrzymały sposób na tworzenie szkła. W sensie jak się go tutaj przy tej górnej, tej grubej części, to może wytrzymać bardzo dużo, ale wystarczy łamać koniuszek, ten malutki i wszystko się w drzazgi leci. Bardzo fajny ten. Zapomnij, jak to się nazywa. Krople księcia Ruperta chyba to się nazywało. To zamówię. Obywatel... okej. Patriota jakiś. Cały zaczerwiony obszar.
Gdzie mam dalej iść? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak nic, brakuje mi jeszcze dwóch miejsc. Raz, dwa, trzy, cztery. Przepraszam. Wszystkie są tam, ale... Nie wiem, co dalej. Nic mi się nie podświetla. Aż się rzucę. Zabójstwo policji, to chyba się nazywa. Paryskie powieści, bo było ciało polityczne. Zobaczmy, czy coś znajdę tutaj z tej. Tak jak myślałem. Gdzie ktoś zerwał jej naszyjnik. Także tak myślałem, znaczy pomyślałem się, Oskar. Nie jest napisany kto. Także było tak, że pan Gerard próbował naprawić naszyjnik. Także oskarżymy tutaj właśnie tego pana. Także odłamał koniuszek tej bardzo twardej, a zarazem delikatnej szklanej tej szklanemu przedmiotowi, tej łzie, i wkruszył ją do tego, do kieliszka. Tego, co ja właśnie oglądałem gdzieś tam na internetach, to jest bardzo fajnie tworzony materiał, ta łza. Jest bardzo wytrzymana na grubym końcu, ale ta łama właśnie czubeczek i się rozbuzguje na takie tysiące, jeśli setki tysięcy drobniutkich, malutkich tych. Kawałku szkła. Bardzo fajnie wygląda. Pieniądze są. Czemu to jest tak daleko? Kiedy do ognia wrzucić taki diabeł? Ogólnie mi się nie chce wchodzić w sumie chyba. Co mnie dzisiaj? Gdzie jest ten? Ale by tu. Ale gdzie jest pan Gerard? To jest pan Gerard? Tak. Citizen Hennebert was a political opponent, but... Tak, oskarżyłem pana Gerarda.
wife and I were delighted to accept. Well, he voted to spare the king. Tak. Such men are traitors to the revolution. No tak, kto by się spodziewał, nie? He was a traitor to the revolution. I should get a medal. I still can't make this one out. The glass won't break. Odd. Go ahead, choose. Dobra, to będzie super pieniądze. Claymore. Fantastycznie. Dobra, także skoczymy sobie po jeszcze jedno zadanko. Ale tutaj kości niezgody. Mi się włączył sklep. Dobra. Kurde, już 6, także elegancko idzie. Nie wiem, co na skróty. Pistolero. Co mamy tutaj? Zwykle zagadkę worka pełnego kości. W worku kilka kości, w tym ludzka czaszka z złotym zębem. Także, kto miał złoty ząb? Okej. Już jakieś nowa poszlaka. Folks with gold teeth. There's a barman right close by at the Limping Dog Tavern. I'd hate to think he's been killed. Kolejny widzę tutaj. Dobra, mamy dwa tropy. Zobaczymy, czy ktoś z nich żyje, nie żyje. I on skaże jakiegoś gościa. Jest fantastyczne. Halo, dzień dobry. Jeden. What'll it be? Gold tooth? Yeah, this front one right here. I'm damn proud of it. Real tooth got knocked out in a bar fight. A, czyli on żyje, nieważne. Też go mogę szukać. Nie wiem po co, ale mogę. Zobaczmy ten drugi adres. Że ten gość akurat nie żyje. Numer 5 jest zamieszkany. Czemu?
oknem wejść z banie. Dobra. What am I to do? I can't sleep. I scarcely eat. My father has disappeared. He's easily recognized. Tall, has a gold front tooth. He can be rather strict, but he has my best interests at heart. Okay. Bella. Bella's father went out to make some purchases 3 days ago and never returned. The grandmother is always making lists of errands for him. Gdzie są jeszcze jakieś sprawunki? A, no, wyżej. Znowu nie ma tych. Jak oni żyją bez schodów? Jak tu się wchodzi? Nie skaczę balkonami. I'm the girl's grandmother, bless her heart. I'm too frail to run errands, so her father would do them. I'd given him a list and sent him out to buy some things. I don't remember everything that was on that list, but I did want some things from the merchant right down the street on Rue des Lombards. Dobra, dalej mi brakuje jednej rzeczy. Tu jest. List do Jamie'ego. Wiesz, jak bardzo cię kocham, zdycham do ciebie cały czas, zawsze będę twój bez względu na przeszkody. Dobra, skoczymy się do tego Arturka. Arturka mówiła, że to jest surowy. Także może tutaj nie chciał, żeby się... Żeby się tutaj córeczka wiązała, czy coś. Zobaczymy. Okej. Okay. Lista zakupów. Żadne buty, sukno, szczotka, skład. Okej. Chyba rzeźnik. Pięć tropów aż. O Jezu. A co tu mamy? Podobne torby, tak, świńskie kości. Okej, okay. Czyli widać worki mamy. Okay. Tradesman's coat and a three-corner hat. Oh, he had some kind of crazy accent. Scottish. Wyjaśniło się. Narzeczony. On ma tylko jakiś taki dziwny akcent, znaczy nazwisko. Pełne organów zwierzęce, prawdopodobnie. Podajcie to prawdopodobnie. Jeszcze jakaś tam, dobra. Czy tylko pełno damskich butów ze skóry? A, czyli mamy zakupy. Okej, okay, tasaki inne takie. Ja bym oskarżył, wiecie, oskarżyłbym tego tam narzeczonego.
Skoro dalej ze szkockim akcentem, który go napadł. A tylko jeden gość miał angielskie nazwisko tutaj na razie. Także biorę w ciemno tego gościa. Trudno. Najlepiej się przejada, jak nie to. Jak nie to fajnie. Panie. Bella's father went out to make some purchases 3 days ago and never returned. Dawaj, jesteś winny. Grandmother's always making yes. I turned him into mince meat and he deserved it, old miser. Na kotlety przyszedł. Fenomenalnie, naprawdę. Kiedy nie podoba ci się ojciec dziewczyny, przyszedł go na kotlety. No dawaj, dawaj. I should have chopped you up into haggis as well. No, no. Chopped him up, eh? Nasty business. Well, pick a weapon. Ej, pincet, fajnie. Co dostanę? Follow up on what you found, you'll get there. Tylko, co? Co to jest? Co to jest? To jest broń. Nie, a drzewcowa? Tak, to jest to. Ten dłuższy rodzaj maczugi był używany głównie przez kawalerzystów. Proszę bardzo, taka duża, dupna buława. Fantastycznie. Także moi drodzy, w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, a my widzimy się w kolejnym materiale. Pa, pa!